Zaczynamy misję w Kenii. Dzisiaj będziemy budowali dom. Dojechaliśmy na miejsce. Tutaj w takim prowizorycznym domku mieszka mama, tata i dwójka dzieci, i mama jest na dodatek w ciąży i będziemy im budowali solidniejszą chałupę. Pani, oni tutaj mieszkają w czwórkę na razie. Pani jest w ciąży, więc spodziewa się kolejnego dziecka. Ma dwójkę małych dzieci. Mieszka tu z mężem, z dwójką dzieci. Śpią na kocu, w tym narożniku, przykrywają się drugim kocem. No i boją się pory deszczowej, bo prawdopodobnie przy pierwszej porze deszczowej, jeśli będzie silna, to im to wszystko runie. Ale cieszę się, bo coś ugotowali do jedzenia, więc tutaj jeszcze będą mogli się najeść dzisiaj. Oni też się grzeją przy tym, więc jak oni wieczorem nagotują, zjedzą kolację, śniadanie. I widzę, że jeszcze na obiad zostało, więc nie jest źle. Ale no, potrzeby są tutaj ogromne. Dzieciaki są mocno wystraszone, no wiadomo, tyle białasów przyjechało. Pewnie jeszcze nie wiedzą za bardzo, co się dzieje. No ale powinni mieć za dwa dni nową chałupę. Extreme Makeover Kenya Edition. Dzień dobry, z tej strony Katarzyna Dopor. Będziemy robili demolkę starego mieszkania i będziemy wybudowywać nowy. Ale nie wiem, czy się wyrobimy. No zostało tak mało czasu. Na szczęście sąsiedzi przybyli, żeby pomóc. Damy radę! Damy radę! Ale co najważniejsze, ta rodzina będzie miała darmowy internet mobilny do końca życia. Widzisz, są takie robale, one wchodzą pod paznokcie, pod palce, wyjadają, to się nazywa dżiga, taka pucha piaskowa, składa jajka, no i to się z tego robi zakażenie, ale już jest bardzo ładnie. Jest dużo lepiej, już ma, myśmy tu byli wcześniej, już są wyleczone, więc to już są poleczone rany. Tutaj ludzie mają duży problem z higieną i jest tutaj taka pchła piaskowa, która jak zbyt długo się nie myją, to im wchodzi pod paznokcie, składa jaja i po prostu się robią później rany i to wszystko ropnieje i strasznie się babrze. I jesteśmy teraz u jakiejś rodzinki i pomagamy po prostu wymyć te dzieciaki i trochę usunąć tej pchły piaskowej, żeby po prostu im się to wygoiło. Strasznie kiepsko to wygląda. Wyjmują najpierw te pchły i później to zaleczają. To się zalepia tytoniem z wazeliną, taką mieszanką. Wtedy to jest taka tutaj ludowy sposób na te pchły. One po prostu nie mają tlenu wtedy, jak są pod tą mieszanką i wychodzą na zewnątrz. I można w ten sposób oczyścić te pchły, które są głęboko w skórze. I wiecie, tutaj nie można mieć do tych dzieci pretensji, że one tutaj się nie myją, bo one tutaj po prostu nie mają dostępu do wody i nawet do wody, no do posiłków i tak dalej, więc naprawdę tu mają przekichane. To jest smutna sytuacja, bo tutaj chłopczyk chodził do szkoły, ale tak jak mama ich opuściła, no to on musiał przyjąć wszystkie obowiązki, no bo tata jest chory jego na epilepsję, no i nie może się zbliżać do ognia.
Więc tutaj młody odpowiada właśnie, żeby coś ugotować i tak dalej. I musiał rzucić edukację, żeby się opiekować rodziną. Dziecko ma koszulę Spidermany, ale podejrzewam, że nie ma nawet pojęcia, co to jest tutaj. Nie ma w ogóle dostępu do telewizji i tak dalej. Spiderman! Sylwester, nice to meet you. Dziewczynka po lewej skończyła szkołę, bo ta po prawej nie wiadomo. I super się można z nią porozumiewać po angielsku, śmiga ekstra. Więc tutaj jest właśnie mega ważna edukacja, żeby dzieciaki chodziły do szkoły. I z maczetą. No z maczetą muszą, bo no, to jest podstawowe narzędzie. Jest reżyser i operator, nie? Bo reżyser patrzy, czy dobrze operator nagrywa. Who you gonna be when you grow up? I'll be a doctor. Doktor? Okej. Okay. Siostra Katarzyna i Kimati pojadą z tymi dzieciakami. To jest ten chłopiec, któremu ojciec kazał wykopać kibel taki, no. Taką latrynę. No. I on sobie nie poradził, bo dostać do jakichś kamieni. Bo sam stąd, nie? Dywał sam stąd. I kiedy kopał do kamieni, nie mógł więcej wykopać, ojciec się zdenerwował, wyrzucił go z domu. But now they will go back, yes? We are going back to see your father? Yes. Go with Kimati and sister Katrin, okay? Żyjemy wszyscy na jednej planecie, a w tak różnych światach. To niesamowite, jak wielkie znaczenie dla naszego życia ma to, w jakim kraju się rodzimy i jaka rodzina nas wychowuje. Czy ja, rodząc się jako Kenijczyk w biednej rodzinie bez wzorców moralnych, byłbym w stanie sam poprawić swój los? Wątpię, ale kto wie, może przynajmniej wygrałbym jakiś maraton. Największym problemem Kenii wydaje się być podejście dorosłych ludzi do życia i rodziny. Matka dzieci, którym oczyszczaliśmy rany i wyjmowaliśmy robaki, zostawiła rodzinę i uciekła z nowym facetem. Porzuciła czwórkę chłopców, w tym jednego półtorarocznego. Zostawiła ich z chorym na padaczkę ojcem. Przez decyzję matki najstarszy syn musi zajmować się rodzeństwem i domem, więc będzie zmuszony porzucić edukację. A to właśnie edukacja jest tutaj kluczem do wszystkiego. Tylko chodząc do szkoły dzieci mogą nauczyć się innego sposobu myślenia i wyrosnąć na kogoś mądrzejszego od swoich rodziców. Większość ludzi woli jednak, by ich dzieci zajmowały się pilnowaniem kóz, a nie edukacją. Siostry zakonne, u których mieszkam w Kenii, zajmują się budowaniem i prowadzeniem szkół dla najbiedniejszych. Często dzieciaki dostają w szkole swój jedyny syty posiłek w ciągu dnia. Potrzebne są pieniądze na żywność, podręczniki i ubrania. Chciałbym, żebyśmy razem zrobili dla nich coś dobrego. Mam nadzieję, że wielu z Was będzie w stanie wesprzeć akcję i razem jako Wataha pokażemy swoją siłę. Szczegółowe informacje zostawiam Wam w opisie filmu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wataho!